Jesteśmy na pierwszej konferencji tego typu zorganizowanej w historii stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma ponad 110 lat istnienia, konferencji skierowanej do przedsiębiorców. Pod zresztą szczytnym hasłem Poznajmy się. Ta konferencja jest organizowana przez trzy największe oddziały Stowarzyszenia Księgowych, przez Kraków, Poznań, Warszawę. Księgowy nie jest już tylko czystym, prostym rejestratorem, osobą od ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, ale musi umieć korzystać z tego, co ma w księgach. Jest to osoba najlepiej zorientowana o sytuacji finansowej i majątkowej firmy, chociażby dlatego, że ewidencjonuje zapasy, ewidencjonuje należności, zobowiązania, bieżąco śledzi zmianę tych elementów aktywów, ewidencjonuje środki trwałe. W związku z tym wiedza o firmie, w której pracuje księgowy, oczywiście jeżeli chce wiedzieć, jest olbrzymia. Ja myślę, że to największe wyzwanie dla księgowych już jest od pewnego czasu i ono będzie narastało. To jest informatyzacja, cyfryzacja, wykorzystanie narzędzi informatycznych do wykonywania bieżącej pracy, umiejętność znalezienia się w nowej rzeczywistości, właśnie z tej zinformatyzowanej rzeczywistości. Bardzo zależy nam na udziale księgowych w rozwoju internacjonalizacji czy wychodzenia za granicę polskich firm. Najważniejszymi instrumentami wsparcia to jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z 70 zagranicznymi biurami handlowymi, które pomagają przedsiębiorcom w rozwijaniu ich biznesu za granicą. Wsparciem dodatkowym, ale bardzo istotnym, są polskie placówki dyplomatyczne, które wspierają przedsiębiorców wtedy, kiedy jest wymagana interwencja na poziomie politycznym, w przypadku na przykład interakcji z administracją szczebla lokalnego czy centralnego, wsparcia dużych kontraktów czy podniesienia rangi wizyty biznesowej. Wrażenie generalnie mam bardzo dobre. To, dlaczego przyjechałem, to, żeby zobaczyć, jaka może być przyszłość tej branży, bo to, co nas w chwili obecnej otacza, to już wiemy, że mamy jednolity plik kontrolny, już mamy, za chwilkę będą wspólne deklaracje VAT, za chwilkę wejdzie nam e-paragon. To powoduje, że właściwie dużą tą część sfery finansowej przenosimy już do jednej chmury danych. Jeżeli nałożymy na to jeszcze blockchaina i wszystkie możliwości za tym idące, to może się okazać, że jesteśmy właśnie na przełomie ciekawego czasu, kiedy funkcja księgowości się radykalnie zmienia. Bardzo symptomatyczne jest to, że kiedy znają Państwo pojęcie deklaracji, tak? Deklaracji podatkowej. Ja myślę, że na przestrzeni paru lat nazwa zmieni się z deklaracji na raport. Bo już nie będziemy musieli nic deklarować, ponieważ wszystko będzie we wspólnym krwioobiegu danych, tak, całego państwa, myślę, że też całej Europy. I ta przyszłość jest bardzo interesująca i to jest jeden z powodów, dla którego przyjechałem dzisiaj. Co do zasady, zmiana polegająca na tym, że zniknie odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych, a w to miejsce pojawi się mechanizm podzielonej płatności, powinna być dla wielu podatników korzystna, zadowalająca. Natomiast sposób i okoliczności, w jakich przepisy zostały wprowadzone, niestety może rodzić pewne zagrożenia. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności spowoduje, że u wielu podatników może się pogorszyć płynność finansowa. Mechanizm podzielonej płatności spowoduje, że podatnicy będą mieli środki na rachunku VAT, środki, które będą mogli wykorzystać na zapłacenie różnego rodzaju należności publiczno-prawnych, natomiast może to spowodować, że nie będą mieli środków na inne wydatki. Także poza samym aspektem legislacyjnym należy wziąć także pod uwagę aspekt ekonomiczny. Niektórzy podatnicy, przedsiębiorcy mogą z tego powodu mieć pewne kłopoty z płynnością finansową. Z jednej strony możemy powiedzieć, że ta współpraca się w cudzysłowie oddala, dlatego że internet daje możliwość pracy na odległość i dzisiaj, kiedyś ta odległość między klientem a biurem rachunkowym była krytyczna, no bo trzeba było donieść dokumenty. Dzisiaj w zasadzie no, można zaryzykować, teza, ona jest już bez znaczenia. Ważniejsza staje się wiedza merytoryczna pracowników biura, ponieważ tutaj też ta rola biura rachunkowego się zmienia. Kiedyś klient był zadowolony, jeżeli w terminie dostał deklarację. Dzisiaj patrzymy jednak na biuro rachunkowe i jego pracowników jako na takie źródło wiedzy dla przedsiębiorcy, pewien rodzaj doradcy nie tylko podatkowego, ale przede wszystkim biznesowego. Wśród globalnych czynników, które wpływają na pracę księgowego, w mojej ocenie do najważniejszych należy zaliczyć politykę,
polityków i decyzje. Obserwuje się coraz większy wpływ decyzji indywidualnych osób na politykę świata, a zmniejszający się wpływ wielkich organizacji międzynarodowych. Drugim czynnikiem o istotnym wymiarze globalnym, który ma wpływ na pracę księgowego, to są zasoby naturalne i wojna o te zasoby, wojny gospodarcze, o surowce. Ale największym z tych surowców, którego brak grozi nam wszystkim, jest woda. Jednym z takich czynników jest obrót ziemią. O tym się mało mówi, ale ten czynnik wpłynie bardzo na produkcję żywności, na produkcję zwierzęcą. Kto ma ziemię, ten ma żywność. Kto ma żywność, ten rządzi światem i kosztami żywności świata. Czynnik, o którym mówi się bardzo często, cyberprzestrzeń. Nowoczesne technologie, kryptowaluty, bitcoiny, to wszystko, czy chcemy, czy nie, wpłynie na pracę księgowego.